Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy, w imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej Anti-Aging chciałbym zaprosić wszystkich lekarzy interesujących się i praktykujących medycynę estetyczną do udziału w 17. kongresie, który będzie organizowany w dniach 6-8 października w Warszawie w hotelu Hilton. Kongres Medycyny Estetycznej Anti-Aging jest najstarszym i największym kongresem tego typu w tej części Europy. W kongresie uczestniczy bardzo wielu lekarzy, bardzo wiele firm. W ostatnich latach gościliśmy około 1000 lekarzy. Kongres jest na pewno punktem odniesienia dla wszystkich innych podobnych imprez czy podobnych konferencji odbywających się w Polsce. Jak zwykle jest to miejsce spotkania tych, którzy kochają medycynę estetyczną, spotkania z tymi, którzy na temat medycyny estetycznej wiedzą bardzo dużo. Mam na myśli wykładowców, którzy są wykładowcami nie tylko z Polski, ale w bardzo, bardzo dużej części z całej Europy i z całego świata. W tym roku chcielibyśmy poświęcić znaczną część czasu naszego kongresu na zagadnienia związane z użyciem tkanek autologicznych w medycynie estetycznej, głównie tkanki tłuszczowej. Dzieje się tu wiele ciekawych rzeczy. Chcielibyśmy też w dużej mierze poświęcić przynajmniej jedną sesję. Chcielibyśmy przynajmniej jedną sesję poświęcić medycynie regeneracyjnej, to znaczy tej medycynie, która nie służy li tylko do korekcji defektów estetycznych, ale do poprawiania funkcjonowania naszego organizmu. Oczywiście będzie dużo miejsca dla tych sesji i dla tych wykładów, które będą mówiły o naszej, czym się zajmujemy na co dzień, to znaczy korekcji defektów estetycznych twarzy i ciała przy użyciu czy to toksyny botulinowej, czy to kwasu hyaluronowego, czy laserów, czy jakichkolwiek innych urządzeń i preparatów. Będzie to oczywiście również miejsce, gdzie będzie można spotkać się z fachowcami prezentującymi podczas różnych pokazów i sesji demonstracyjnych ciekawe zabiegi. Nie zapominamy o części socjalnej, rozrywkowej. Będzie spotkanie w sobotę wieczorem. No i będziemy starali się, aby wszyscy, którzy będą brali udział w naszym kongresie, wyjechali z niego nie tylko pełni nowej wiedzy, ale również mieli poczucie dobrze i przyjemnie spędzonego czasu. Zapraszam wszystkich serdecznie. W następnych newsletterach będziemy informowali o tym, jakie będą precyzyjnie tematy i kto będzie gościem naszego kongresu. Zapraszam do jak najliczniejszego wzięcia udziału w naszym kongresie. Dziękuję bardzo.